Następnego dnia rozpoczynamy zwiedzanie Petersburga. Jedziemy na wyspę Wasilewską. Według zamysłu Piotra I miała być to centralna część przyszłego miasta. Piotr szczególnie lubił Amsterdam i marzył o tym, żeby nowa stolica przypominała mu to miasto. Jesteśmy już na wyspie Wasilewskiej. Pałac Zimowy. To jest kolumna rostralna, pomnik upamiętniający zwycięstwo w bitwie morskiej w postaci wolnostojącej kolumny ozdobionej wystającymi z trzonu dziobami statków pokonanej floty. Następnie idziemy do twierdzy Pietropawłowskiej. Jest to najstarsza budowla w mieście, założona przez Piotra I w roku 1703 na Wyspie Zajęczej. Miała służyć do obrony przed Szwedami. Sobór świętych Piotra i Pawła z 122-metrową iglicą. Wchodzimy do środka. Ikonostas z lat 1722-1729. Wspaniałe wnętrza świątyni. Groby Aleksandra II i jego małżonki Marii Aleksandrowny. Wspaniałe jajka Fabergé. Pogoda troszkę nam się popsuła, ale palaczom to nie przeszkadza. Aurora to krążownik pancerno-pokładowy w klasyfikacji rosyjskiej, krążownik pierwszej rangi. Zbudowany w Petersburgu, wszedł do służby 29 lipca 1903 roku. Tam rok był rokiem rodziny i najśmieszniejsze jest to, że rozwiódł się ze swoją żoną. Jego żona powiedziała w telewizji, że po rozwodzie ma w planach pójść do klasztoru. Więc stąd powstał ten żart, że Putin Wielki, bo jak żona Piotra Wielkiego też pierwsza poszła do klasztoru. I tu proszę zwrócić uwagę na ozdobienie ogrodzenia. Piotr i Pawła. W oddali oglądamy jeszcze raz Aurorę. I zamiast prawo pojechaliśmy prosto. A przed nami jest most Lomonosowa, który jest ozdobiony takimi wieżyczkami. Budynek to teatr wielki, dramatyczny imienia Tostanogowa. Krótka przerwa w jeździe i oglądamy Sobór Niebowstąpienia Pańskiego. Teraz mijamy Sobór Kazański. Właśnie widzimy przed soborem postaci dwóch feldmarszałków Kutuzowej, Barclaya de Tolly, którzy byli na czele rosyjskiej armii podczas wojny z Napoleonem w 1812 roku. I ta ikona błogosławiła rosyjską armię na wojnę z Napoleonem. I ten Sobór Kazański, który jest po lewej stronie, został wybudowany na cześć zwycięstwa w wojnie z Napoleonem. Jesteśmy na placu Dekabrystów, pomnik Piotra I, tak zwany miedziany jeździec.
trafiliśmy na młode pary. W oddali widoczny Sobór Izakiewski i budynek Admiralicji. Wiatrowskaz wykonany ze złoconego mosiądzu, długość 192 cm, wysokość 158 cm, waga 65 kg.